Cześć, witajcie po raz kolejny na kanale Gracz Watch. Z tej strony Kennedy, dzisiaj kolejna spóźniona recenzja, tym razem Outer Worlds. Mam nadzieję, że to spóźnienie zostanie nadrobione przez większą dokładność i być może wspomnienie o elementach, które nie zostały omówione w innych recenzjach. Outer Worlds jest dziełem studia Obsidian, twórców bardzo wielu uznanych RPGów i gra garściami czerpie z poprzedniej, w pewnym sensie, generacji gier RPG, czyli Fallout New Vegas, gry Bethesdy, ale także seria Mass Effect. Więc jeżeli jesteście gotowi na tytuł, który być może budżetem nie zasłużył sobie na to, aby stać się tytułem AAA, to nadrabia to naprawdę bardzo dobrze, elastycznie zbudowaną fabułą, gdzie gracz decyduje, w jaki sposób chce sprostać zadaniom, które są przed nim stawiane. Jest to tytuł, który naprawdę pozwala wam wybrać kilka ścieżek dojścia do rozwiązania problemu i osiągnięcia celu. I mimo że główna oś fabularna nie powala, to historia, którą gracz buduje, tworząc własną postać, zbierając własną drużynę, jest naprawdę ciekawa. Przynajmniej w mojej opinii. Jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam was do oglądania. Pamiętajcie, gra jest dostępna na PlayStation, Xboxa i PC-ta. Mniej obciążeni wiekiem gracze będą pamiętali Obsidian z takich gier jak South Park, Kijek Prawdy, Wasteland 2 czy Pillars of Eternity. Jednak gracze z troszeczkę większym stażem będą pamiętali takie gry jak Knights of the Old Republic 2 z 2004 roku, średnio uznany przez graczy i recenzentów Alpha Protocol oraz genialny Neverwinter 2. Wielu graczy jednak kojarzy tą firmę z Fallout New Vegas, jednego z najlepszych, o ile nie najlepszego Fallouta, jaki powstał od czasu przejścia tej serii z widoku izometrycznego do widoku 3D z pierwszej osoby. Fallout New Vegas powstawał w ogromnych bólach i pod ogromną presją w niecałe 18 miesięcy. Został uznany za jedną z najlepszych części serii nie tylko przez krytyków, ale także przez graczy, którzy zakupili ponad 5 milionów kopii tej gry. Mimo tak ogromnego sukcesu, gra miała troszeczkę zaniżone oceny na różnych serwisach agregujących oceny recenzenckie, co doprowadziło do niewypłacenia Obsidianowi dodatkowych bonusowych garzy czy premii za spełnienie wszystkich wymagań kontraktowych. Dlaczego o tym wspominam? Ponieważ jeżeli znacie stare klingońskie powiedzenie, to zemsta to danie najlepiej smakujące na zimno. I jeżeli Obsidian chciał w jakikolwiek sposób zemścić się na Bethesdzie, to Outer Worlds jest po prostu genialnym przykładem tego, co może stworzyć niesamowicie utalentowany zespół ludzi, mając odpowiednie narzędzia, odpowiednią ilość czasu i wolność do opowiedzenia historii, którą chcą opowiedzieć. Wydaje mi się, że w naturalny sposób pojawia się teraz pytanie, czy ta fabuła jest wciągająca. No i muszę wam powiedzieć, że z jednej strony fabuła mnie wciągnęła, ale nie samym głównym łukiem fabularnym, ale sposobem prowadzenia tego łuku. Przede wszystkim nie będzie żadnym spoilerem, jeżeli powiem, że jako kolonista jesteście wybudzeni 70 lat po planowanym przybyciu do kolonii Halcyon, która, o ile dobrze kojarzę, w wersji polskojęzycznej została przetłumaczona na Arkadię. Nie wiem, dlaczego nie zdecydowali się na zostawienie nazwy własnej Halcyon, która po polsku znaczy zimorodek. Być może chcieli przetłumaczyć wszystko w grze, co czasem nie jest zbyt dobrym pomysłem, i kiedy wyszedł im zimorodek, stwierdzili: nie, musi być coś innego, będzie Arkadia. W każdym razie 70 lat po planowanym wybudzeniu jesteście wybudzeni przez pewnego profesorka, który używa ciekawego miksu chemikaliów, i teraz, aby w sposób bezpieczny po tak długim okresie snu wybudzić resztę załogantów, musicie wyruszyć na quest, czy raczej wyruszacie na quest, po to, aby właśnie zdobyć potrzebne chemikalia. To oczywiście nie będzie takie proste, ponieważ cała kolonia Halcyon jest rządzona przez korporacje, i to w sposób absolutny. Korporacje są właścicielem absolutnie wszystkiego, począwszy od pracowników, skończywszy na ich grobach. Więc jest to naprawdę bardzo ciekawie zarysowany świat. Ale tak naprawdę to nie ta główna oś fabularna, która pozwoli wam się opowiedzieć po stronie korporacji albo przeciwko nim, jest najciekawsza. Najciekawsze, tak jak wspomniałem, jest sposób, w jaki gra prowadzi nas przez te wszystkie zawiłości fabularne, w jaki pozwala nam podejmować własne, czasem niekoniecznie sztampowe decyzje po to, aby osiągnąć cel. Żeby nie być gołosłownym, opowiem wam pewien przykład. Otrzymałem quest od postaci, która była w posiadaniu przedmiotu, który miał mi umożliwić dostanie się do określonego rejonu na mapie. Z tego, co się zorientowałem, mogłem rozwiązać ten quest przynajmniej na 4 różne sposoby. Jeżeli miałbym wystarczająco duży poziom włamywania się, mógłbym się dostać do tego obszaru bez pomocy postaci, bez wykonywania tego questu. Mógłbym również
również strzelić jej po prostu w twarz zaraz po tym, jak powiedziała mi, że jeżeli zrobię dla niej punkt A, to dostanę przedmiot B i zabrać ten przedmiot z jej martwych, zimnych zwłok. Mógłbym też wykorzystać specjalne holograficzne maskowanie, do którego musiałbym zdobyć specjalny wzór munduru, który zostałby nałożony na moją postać, co pozwoliłoby mi przejść obok strażników czy pól oraz detektorów lokacji, do której miałem się dostać. Ostatnią opcją byłoby znalezienie ukrytego włazu do kanału, którym mógłbym się przedostać do samej lokalizacji w sposób omijający poprzednie trzy wersje. Więc tego typu zagrań, tego typu podejść jest w tej grze naprawdę wiele. Co więcej, powiem wam, że możecie w tej grze zabić wszystkie postacie NPC z wyjątkiem dwóch, które są połączone z główną linią fabularną. Więc pod względem fabuły ta gra na pewno dupy wam nie urwie, ale pod względem prowadzenia narracji, przedstawionych postaci i historii, które wiążą się z głównym wątkiem fabularnym, oceniam tą grę bardzo wysoko. Wszystko, co w niej doświadczyłem, wydawało się naturalne, pasujące do świata, w którym zostało osadzone i świetnie budujące klimat świata czy całego układu, który jest w 100% kontrolowany przez korporacje. Więc jeżeli aspekty narracyjne interesują was w tym tytule, to gwarantuję wam, że nie będziecie zawiedzeni. Narrację buduje się nie tylko poprzez odpowiednią fabułę czy sposób wchodzenia w interakcję ze światem, ale także sposób, jaki ten świat jest nam po prostu przedstawiany wizualnie. I tutaj Obsidian zdecydował się na bardzo ciekawe podejście, które różnicuje tą grę od każdej innej gry RPG, która jest osadzona w świecie, który obserwujemy z pierwszej osoby. Przede wszystkim mamy tu bardzo jaskrawą paletę barw, która jest mocno nasycona, nie neonowa, ale jednocześnie pasująca do korporacyjnego uniwersum, w którym wszystko musi zwracać na siebie uwagę, przyciągać nasz wzrok i być po prostu atrakcyjne wizualnie. Jest to tutaj widoczne nie tylko w budynkach, reklamach, broniach, ale także w samej prezentacji planet, która momentami przypomina troszeczkę jaskrawe kolory z No Man's Sky. Jedną rzecz, którą muszę tutaj zaznaczyć, nie mamy tutaj do czynienia ze światem otwartym. Każda z planet czy lokalizacji, którą będziemy zwiedzać, jest mniejszym lub większym obszarem, który jest dla nas jako gracza otwarty, ale nie jest to świat absolutnie połączony, tak jak ma to miejsce na przykład w serii Fallout. Zwiedzając mapy czy światy, które Outer Worlds nam przedstawia, nie czułem tutaj żadnych takich sztucznych ograniczeń, czyli jakiejś magicznej ściany, za którą nie mogłem przejść. Po prostu do nich nie dotarłem ze względu na bardzo fajny sposób, w jaki te mapy zostały zaprojektowane. Nie czułem ograniczenia w eksploracji, nie czułem ograniczenia w przemieszczaniu się. Co więcej, w dalszych etapach gry zacząłem coraz częściej korzystać z szybkiej podróży, ponieważ kiedy dostawałem quest w określonej lokalizacji i miałem ją już odblokowaną, o wiele wygodniej było mi tam po prostu przeskoczyć, niż po raz kolejny iść. Więc w pewnych momentach, zwłaszcza jeżeli któryś raz wracacie na daną planetę, żeby zobaczyć, czy ona się zmieniła, czy jakieś nowe questy pojawiły się na tej konkretnej lokalizacji, będziecie odczuwali pewną powtarzalność. Jednak wydaje mi się, że jakość grafiki i sposób, w jaki planety zostały zaprojektowane, bardzo dobrze walczy z tego typu nudą czy powtarzalnością i pojawia się ona dopiero w późniejszych etapach gry. Sama oprawa graficzna tytułu stoi na naprawdę bardzo wysokim poziomie, biorąc pod uwagę, że jest to gra AA, więc nie miała budżetu takich tytułów jak Fallout 76 czy poprzednie części Fallouta. Mamy tutaj do czynienia z grą działającą na silniku Unreal Engine, w której światy czy mapy, które będziemy zwiedzać, są bardzo różnorodne. Ilość detali, które zobaczymy w otoczeniu, jest naprawdę zadowalająca. Grałem na konsoli PlayStation 4 Pro, ale z tego co wiem, na PC-cie jest tylko lepiej, no bo jakże mogłoby być inaczej. Ale na podstawie tego, co doświadczyłem, nie mogę powiedzieć, żeby to była brzydka gra. Skyboxy są nie tylko pięknie zaaranżowane pod względem obiektów, które się na nich znajdują, ale także niekiedy animowane. Podobnie zresztą jak chmury, które leniwie potrafią sunąć po niebie i wygląda to naprawdę, naprawdę dobrze. Każda planeta ma swój klimat, swój własny obcy klimat i oprawa danej lokalizacji zawsze spełnia swoje zadanie. Ostatnim elementem, o którym chcę powiedzieć, jest strona audio, która również stoi na bardzo wysokim poziomie, zarówno pod względem muzyki, którą usłyszymy w różnych lokacjach, która świetnie buduje klimat, czy to będzie miasto, czy to będzie eksploracja otwartych przestrzeni, to jest to naprawdę bardzo dobrze dobrana ścieżka dźwiękowa, która swoją jakością mogłaby ustępować jedynie aktorom podkładającym głos postaciom NPC oraz naszym towarzyszom. O ile postacie NPC mają czasem problem z intonacją niektórych zdań, to nadal stoi to na bardzo wysokim poziomie.
Lipsing jest tutaj troszeczkę inną torbą różnych różności. Od czasu do czasu postacie NPC mają totalną desynchronizację ruchu warg z tym, co mówią. W innych przypadkach działa to całkiem dobrze. Osobiście mi to nie przeszkadzało ze względu na świetne dialogi i tłumaczenia, które naprawdę stoją na bardzo wysokim poziomie, więc brawa dla tłumaczy, którzy przekładali ten tytuł na polski język. Muszę też wspomnieć, że jakość animacji i lipsingu wśród towarzyszy, których możemy rekrutować, o czym już wspominałem, jest naprawdę bardzo dobra. Ich dialogi są świetne. Jeżeli zabierzemy odpowiednią kombinację towarzyszy na jakąś planetę czy na misję, będziemy mieli, podobnie jak w Dragon Age'u, możliwość usłyszenia konwersacji między nimi. Niejednokrotnie zwiedzając nasz statek czy wracając na statek, nasz komputer poinformuje nas, że ma miejsce jakaś ożywiona dyskusja w naszej kantynie, ponieważ statek jest w pełni funkcjonalną jednostką, dlatego ta gra tak bardzo przypomina mi serial Firefly. Ale żeby nie zanudzać Was dygresją na temat jednego z moich ulubionych seriali science fiction, przejdźmy teraz do omówienia mechanik, które tak świetnie zostały zaimplementowane w te wszystkie elementy, o których mówiłem wcześniej. Nie wszystkie działają idealnie, nie wszystkie spełniają moje osobiste oczekiwania i jak zwykle jestem ciekaw, które z tych mechanik Wam się podobały, które dla Was, że tak powiem, trafiły w punkt Waszych potrzeb RPGowego fana. Więc w moim przypadku jedna z mechanik, która absolutnie według mnie w tej grze nie działa, to system skradania. Jest on absolutnie spieprzony i uważam, że jest niefunkcjonalny. Choćbym nie wiem, ile wpakował w zdolność skradania się, nigdy ta umiejętność nie funkcjonowała tak, jakbym się tego spodziewał. I wydaje mi się, że jest to jedna naprawdę z niewielu rzeczy, która w tym konkretnym przypadku wyszła lepiej Bethesdzie niż Obsidianowi. Drugim elementem, który jestem przekonany bardzo szybko rzuci się Wam w oczy, jest bardzo częste wykorzystywanie tego samego modelu głowy. W przypadku kobiet jest to bardzo zauważalne, z różnymi oczywiście modelami włosów i teksturami na wielu postaciach NPC, co prowadzi do bardzo dziwnych kombinacji owalu twarzy młodej kobiety z nałożonymi teksturami starszej. Wygląda to po prostu bardzo dziwnie i nienaturalnie. Pozostawiając te dwa elementy, które tutaj omówiłem w tyle, przejdźmy do omówienia rozwoju postaci w tej grze, ponieważ jest to jeden z najważniejszych elementów każdego systemu RPG i tutaj mimo małych potknięć uważam, że system został zrealizowany bardzo dobrze. W zależności od tego, w jakim kierunku pchniecie swoją postać, możecie odblokować zupełnie nowe opcje dialogowe, dostosowane nie tylko do poziomu waszej umiejętności, ale także w niektórych przypadkach nawet do poziomu inteligencji. Jeżeli tak jak ja będziecie chcieli mieć postać, która będzie miała przed sobą dostępny szeroki wachlarz możliwości do wykonania każdego z powierzonych zadań, będziecie ładować swoje punkty atrybutów w zastraszanie, w hakowanie, w przekonywanie, kłamanie, włamywanie i te wszystkie zupełnie nieofensywne i niebojowe umiejętności. Przyznam szczerze, że w trakcie całej gry tylko raz dodałem punkty umiejętności do broni naukowej, aby ją sprawdzić. O broni naukowej troszeczkę później, ale większość moich zadań rozwiązywałem poprzez hakowanie, włamywanie się, zastraszanie, kłamanie i przekupywanie. Dzięki temu naprawdę gra stała się ciekawsza, a cały ciężar walki spadł na moich towarzyszy, których zawsze zabierałem ze sobą. Mimo że gra pozwala zdobyć jedynie 30 poziomów naszej postaci, to zakładam, że w zapowiedzianym czy planowanym DLC fabularnym, który ma zostać wydany do gry, ten poziom zostanie podniesiony, a nawet jeżeli nie będziecie zadowoleni ze sposobu, w jaki rozdaliście swoje punkty, na waszym statku znajduje się stacja pozwalająca za odpowiednią opłatą zresetować i rozdać je od nowa. Także możecie sprawdzić wiele różnych buildów i dostosować tak naprawdę postać i grę do swoich preferencji. Dosyć mocno promowanym elementem tego tytułu był system wad lub fobii, które gracz nabywa poprzez doświadczanie różnego rodzaju niefortunnych wydarzeń w trakcie gry. Jeżeli będziemy często walczyć z maszynami lub spadać z dużej wysokości, nabędziemy określone fobie lub wady, które dadzą nam ujemne statystyki, ale jednocześnie pozwolą wykupić dodatkowy atut. Niestety według mnie Obsidian wprowadził tą konkretną opcję, która mogła być bardzo ciekawym elementem gameplayowym, zbyt ostrożnie. Gracz może po prostu odrzucić wadę lub fobię po jej wyświetleniu i nie otrzymać dodatkowego punktu atutu. To nie powinno mieć miejsca. Powinniśmy nie mieć wyboru, powinniśmy po prostu dostać w pysk tą wadą i radzić sobie, wykorzystując najlepiej jak tylko możemy dodatkowy atut, który dzięki tej wadzie jesteśmy sobie w stanie wykupić. Jestem przekonany, że tego typu złagodzenie tego systemu, który mógł być naprawdę świetnym dodatkiem budującym indywidualną postać każdego gracza, zostało wprowadzone po badaniu jakiejś grupy fokusowej, w której gracze stwierdzili, że nie lubią być karani za swoje błędy. A prawda jest taka, że w tej grze
Nie dostajemy fobii i wad przy pierwszej wtopie, tylko przy którejś kolejnej, więc system, który mógł mieć ogromny potencjał dla budowania indywidualnej postaci każdego z nas, został po prostu zmarnowany. Skoro już mówimy o rozwoju postaci, to muszę wam powiedzieć, że system atutów, o których wspomniałem, niestety nie działa też zbyt dobrze. W moim odczuciu atuty powinny być takim znaczącym punktem w rozwoju postaci, jak się grało, nie wiem, w Fallouta pierwszego, drugiego, kiedy dostawaliśmy krwawą łaźnię i użycie tego atutu czy wykupienie go powodowało, że od czasu do czasu wróg eksplodował w fontannie krwi. Tutaj, pomijając kilka, dosłownie kilka naprawdę użytecznych atutów, większość z nich jest nieodczuwalna w gameplayu. Przynajmniej ja nie odczułem różnicy, nie wiem, leczenia o 15% szybciej. Przydatne są takie, które pozwalają na przykład włączyć szybką podróż w momencie przeciążenia, ewentualnie wskrzesić naszych towarzyszy w momencie, kiedy my skorzystamy z obsydianowej wersji Steampacka. Jest ich jeszcze kilka, nie będę ich tutaj wymieniał. Przyznam szczerze, że mimo iż miałem postać nastawioną zupełnie na niekonfliktowe przechodzenie gry, nie odczułem tych bonusów czy ich braku podczas gameplayu. A już pod koniec samej gry wybór kolejnych atutów, które miałem odblokować w momencie, kiedy wszystkie naprawdę potrzebne miałem już wykupione, był naprawdę trudnym zadaniem. Samo to świadczy o tym, że system atutów jest po prostu w tej grze niezbyt dobrze zaprojektowany i zaimplementowany. Jestem tutaj gotów nawet powiedzieć, że gdyby tych atutów w ogóle w grze nie było, to nawet bym tego nie odczuł. Kolejnym elementem, który jest na pewno istotny w wielu grach RPG, zwłaszcza tych, które są widziane z pierwszej osoby, jest system walki. Tutaj wszystko wypada o wiele lepiej niż w dowolnej grze Bethesdy, jaką jesteście sobie w stanie wyciągnąć. System zwalniania czasu troszeczkę udaje system VATS, ale nie do końca. Jest to skutek uboczny wybudzenia po tylu latach i użycia określonej ilości chemikaliów i pozwala nam zwolnić czas i przycelować się w przeciwnika, tak naprawdę dając nam więcej czasu na precyzję, bez możliwości namierzania poszczególnych części ciała, przynajmniej w sposób automatyczny, no bo ręcznie jesteście w stanie to zrobić. Jeżeli chodzi o modele broni, zostały one wykonane bardzo fajnie, animacje przeładowywania są zrobione bardzo dokładnie, efekty towarzyszące używaniu różnych rodzajów broni, czy będą to pistolety, karabiny, strzelby, karabiny ciężkie maszynowe, czy różnego rodzaju dodatkowe bronie, które mają wersję z plazmą, z standardowymi pociskami i modyfikatorami, wyglądają naprawdę dobrze. Nie spodziewajcie się jednak strzelania w stylu Quake'a, Duma czy Wolfensteina. To nie jest shooter FPS. Oczywiście, w trakcie walki nasi towarzysze będą udzielali nam pomocy, zakładając oczywiście, że wzięliśmy ich ze sobą na tą wyprawę. Możemy wydawać im bardzo proste polecenia, aczkolwiek nie spodziewajcie się jakiejkolwiek taktyki na innych poziomach niż najwyższy, ponieważ możemy im wskazać jeden konkretny cel, który będą atakować, nakazać użycie umiejętności specjalnej, która jest charakterystyczna dla każdego z towarzyszy, którego zrekrutujemy, i tak naprawdę bardzo szybko animacje związane z tymi atakami stają się nudne, mimo że są zrobione bardzo ciekawie, bo nawet najciekawsza rzecz oglądana 50 razy potrafi znudzić. Na szczęście możemy wymieniać naszych towarzyszy na różnych planetach, dzięki temu ta monotonia staje się troszeczkę mniej oczywista. Z opcji wskazywania naszym towarzyszom konkretnego punktu, do którego mieli się udać, skorzystałem zaledwie kilka razy przy walkach z opcjonalnymi, ciężkimi przeciwnikami, którzy strzegą zazwyczaj bardzo ciekawie wymodelowanych broni w konkretnych miejscach na planetach. W większości przypadków była ona niepotrzebna, ponieważ radzili sobie oni bardzo dobrze. Gra została również wyposażona w system modyfikacji i ulepszania zarówno ekwipunku bojowego, jak i defensywnego, czyli pancerza i broni, mówiąc najprościej. Jednak jest to tak biedny system, że tak naprawdę w większości przypadków korzystałem z opcji majsterkowania i za kasę podbijałem damage mojej broni, ponieważ dawało to o wiele lepsze skutki niż instalowanie modyfikacji. Co nie znaczy, że są one niepotrzebne, ponieważ modyfikacje elektryczne lepiej sobie radzą z maszynami, takie z kwasem, z ciałami biologicznymi, że tak to określę, ale tak naprawdę różnorodność tych modyfikacji nie jest zadowalająca i mogłoby być to pchnięte troszeczkę dalej. Zanim przejdziemy do podsumowania, jeszcze kilka słów o towarzyszach, których oczywiście możemy rekrutować w trakcie naszej przygody. Nie zawsze ta rekrutacja jest podana nam wprost, jednego nawet możemy zbudować, jeżeli zagłębimy się odpowiednio w pewne dokumenty. W każdym razie są to postacie napisane bardzo dobrze, nie na poziomie serii Mass Effect, aczkolwiek czuć tutaj wpływ tej serii zarówno w
trakcie wykonywania questów dla poszczególnych towarzyszy, jak i przy menu wyboru ich tuż przed opuszczeniem statku. I naprawdę, jeżeli chcecie wycisnąć z Outer Worlds jak najwięcej, powinniście wykonać też misje lojalnościowe dla swoich załogantów. Nie wszystkie są równe pod względem jakościowym, ale Parvati i Pastor Maximilian mają zdecydowanie najlepiej napisane te właśnie łuki fabularne, a questy Felixa i Nayoki wcale nie wypadają o wiele gorzej. Jest jeszcze jedna postać w tej grze, która nie jest częścią głównej ekipy, która nie wybiera się z nami na misję, ale dostarcza nam nie tylko rozrywki, ale także asysty. Jest nim komputer pokładowy Ada, sztuczna inteligencja zmontowana przez poprzedniego właściciela statku. Jest to naprawdę bardzo dobrze zrobiona postać. Nie twierdzę, że ma nie wiadomo jak dużo tekstów czy ciekawych informacji do przekazania, ale sposób jej animacji i sposób przedstawienia tej postaci graczowi jest naprawdę bardzo dobry. Kolejną rzeczą są oczywiście wspomniane wcześniej bronie naukowe. Są to tak naprawdę bajery, które pozwalają nam się troszeczkę pobawić. Pewnie gdybyście wpakowali wszystkie punkty, czy bardzo dużo punktów, statystykę nauki, czy statystykę wpływającą na bronie naukowe, byłyby one bardziej użyteczne, ale od czasu do czasu można się było nimi pobawić, na przykład strzelając z broni w przeciwnika, odtwarzając mu muzyczkę reklamową i zmuszając go tym samym do walki po naszej stronie. Tak naprawdę Outer Worlds jest grą, która korzeniami sięga w pewnym sensie poprzedniej generacji gier RPG. Czerpie garściami z tego, co było fantastyczne w Fallout Vegas, Fallout New Vegas i z tego, co Obsidian robi naprawdę dobrze, czyli w budowaniu świata i narracji oraz wielorakiej ścieżki, którą gracz może obrać, aby dotrzeć do celu. I to tej grze udaje się naprawdę dobrze. Jeżeli szukacie shootera, to nie jest gra dla Was. Jeżeli szukacie gry, która zaskoczy Was główną osią fabularną, to niestety też nie będziecie tutaj zbyt zadowoleni, ponieważ główna oś fabularna jest tak naprawdę tłem do tego wszystkiego, co gracz robi w trakcie rozgrywki. Według mnie Outer Worlds jest tytułem, w który warto zagrać. Jeżeli macie dostęp do Xbox Game Pass, to za 4 zł czy za 18 zł możecie przejść ten tytuł nie płacąc pełnej kwoty. Wszyscy inni, czyli tak naprawdę posiadacze PlayStation, powinni ten tytuł zakupić, zwłaszcza jeżeli są na głodzie gier zbliżonych do tego, co tworzy Bethesda, ale jednocześnie gier, które są oczko wyżej pod względem ilości błędów, i tu mam na myśli mało błędów, i pod względem samej jakby narracji, budowy świata i tego wszystkiego, co sprawia, że tak przyjemnie gra się w tytuł, w którym mamy postacie, z którymi możemy się w pewnym sensie związać, poznać ich historię. To jest najmocniejszy element Outer Worlds. Trzymam kciuki i mam nadzieję, że Outer Worlds 2 dostanie o wiele większe finansowanie ze strony Microsoftu, że gra zostanie wydana również jako tytuł multiplatformowy. Z mojej strony to już wszystko. Czekam na Wasze opinie, zachęcam Was do odwiedzenia Discorda, zachęcam Was do słuchania naszego podcastu. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnym odcinku tak szybko, jak to będzie możliwe. Trzymajcie się, cześć!